A ja jestem w tej chwili na głównym ciągu komunikacyjnym miasta Oświęcim, czyli na ulicy Dąbrowskiego. No i sobie tą ulicą Dąbrowskiego przez Oświęcim się troszkę przejedziemy. Chyba nie pierwszy raz tą Dąbrowskiego robię taki sobie przejazd przez miasto. Mamy w końcu tutaj dużo skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, akurat jeśli chodzi o tą ulicę Dąbrowskiego, skrzyżowanie z ulicą Śniadeckich i za chwilę kolejne, to jest chyba tu koło Lidla. Natomiast na ulica Dąbrowskiego jako ta główna arteria Oświęcimia, droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, po jednym pasie tak naprawdę w każdą stronę, choć jakbyśmy się tak naprawdę dobrze upchnęli, no nie zmieścilibyśmy się, bo zauważmy, że przy skrzyżowaniu jest taki sam przekrój drogi, a da się wytyczyć tylko trzy pasy, czyli zmieszczą się na całej szerokości drogi wyłącznie trzy rzędy pojazdów, więc ciężko powiedzieć, że tutaj w każdą stronę moglibyśmy przyjąć, że mamy te dwa rzędy pojazdów wieloświadowych, że nam się zmieszczą, tak więc w ten sposób oczywiście do tego no nie możemy podchodzić. Idealne miejsce, gdzie możemy dostać polecenie zawrócenia na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. A ja sobie tutaj, moi drodzy, na skrzyżowaniu skręcę w lewo w kierunku rynku, w ulicę Kościuszki. Wcześniej oczywiście ustępując pojazdom z przeciwka, bo mamy ogólny sygnalizator. Zakaz skrętu w lewo tutaj był, czy jest? Był, bowiem w pierwszą drogę nie możemy tutaj skręcić, ale jak najbardziej możemy skręcić w drogę drugą. Oczywiście dziękuję. Jedziemy sobie tutaj centrum, nie pierwszy raz, zresztą ten plac Kościuszki tutaj w Oświęcimiu objeżdżam no i wyjadę stąd oczywiście w lewo dalej na ulicę Dąbrowskiego. A następnie będę jechał prosto, więc tak naprawdę no, chcę wyjechać do tego prawego pasa. Bez sensu, abym stąd wyjechał na pas lewy i blokował tych chcących tutaj, czy to skręcić tu, czy skręcić w kolejną drogę w kierunku rynku. Więc lepiej tak naprawdę przeczekać tą największą falę tutaj przy wyjeździe w lewo. Żeby tak szybko nie jechał.
to już bym wyjechał. Teraz znowu za wolno mi jeden pnie. Jest luka. Ach, udało się. I z powrotem jestem na ulicy Dąbrowskiego. Tym razem przez skrzyżowanie pojadę prosto. Będziemy wjeżdżać na most nad Sołą, tutaj w tym łuku. Uważajcie, bo to jest takie miejsce lekko, no dosyć wąskie. No może gdzieś tam, jak będziecie za szybko, to może samochód troszkę za bardzo ponieść. I most nad Sołą.